Moi drodzy, w naszej akcji hejtocholika właśnie udało nam się znaleźć kogoś, a tak ładnie mówiąc, ten ktoś znalazł nas, kto wskoczył na najwyższy pakiet sponsorski, 123 tysiące, czujecie? I nie dosyć, że ten ktoś, Dawid. Dawid, powiedz mi, jak w ogóle powstała ta idea Survival Race? Zajęłam się robieniem survivalu ze względu na to, że sam bym chciał wziąć w czymś takim udział. Jaki Teraz jest um... właśnie ten twój, ten twój przepis na to, żeby zacząć i skończyć? Jeżeli tak dużo ludzi zaczyna i nie kończy, to ty, ty wiesz, że co trzeba zrobić, żeby skończyć? To po doświadczeniach swoich mhm. wiem, że trzeba sprawdzić bardzo dobrze wszystkie za i przeciw mhm. tego pomysłu i go dobrze rozpisać budżetowo. Czym jest taki bieg przetrwania, tak? Survival Race. Mhm. Co to jest? Jest to na pewno fantastyczna przygoda do, do przeżycia wspólnie razem z wieloma osobami, które startują razem z Tobą mhm. podczas biegu. Y I dla wielu osób przy okazji tej przygody to jest, to jest na pewno również wyzwanie. Czyli to, czy jednak tutaj bieg biegiem jako fizyczne przetestowanie siebie, tak? czyli to, co u nas Urban i Mental Samurai, czyli sprawdź siebie, tak? y ale mentalność? Gdzie w tym jest mentalność? Czy, czy, czy jest w tym miejsce na mentalność i na. Inspiracji i wydobycie potencjału. Nawet jeżeli ktoś nie, nie zdaje sobie sprawy y, z tego, co robi, żeby myśli sobie dobrze, to jest po prostu przygoda. Mhm. Y, po prostu biegnę sobie. Po prostu biegnę sobie mhm. tak? To y, tego samo, że tak się wyrażę, zmienia. To, to, się, to, to się dzieje automatycznie. Y, on wie o tym, że najpierw, najpierw ta mentalność do przygotowania się do tego, żeby y, zrobić coś z sobą. A później podczas biegu, podczas już samego wydarzenia psychika pracuje, nie tylko mięśnie, i mówisz sobie: Dobra, zrobię to, uda mi się i podejmujesz to, i wtedy przełamujesz się coś w tobie, że myślisz sobie. Jeśli że... tak sobie powiesz, nie? Tak, jeśli, jeśli tak sobie Bo powiesz. Możesz powiedzieć więc... sobie: Nie, nie dam rady, już po mnie. Tak, że no wtedy, wtedy i tak musisz być, na, wtedy, dlatego działa to mobilizująco, że ktoś tutaj ci już, już, już czeka na ciebie i mówi 30 berpisów, jak tego nie zrobisz. Więc masz też od razu karę, więc musisz sobie, musisz, musisz wybrać, a wiesz o tym, że to też będzie, bo już jest zmęczony, więc musisz sobie, dobra, no to chociaż spróbuję, mhm. e, że jest jakby ten, ten, ten marcheweczka i jakby jest, jest ten beach, e, i... I, i, I faktycznie jest, jest tak, że podczas biegu ludzie, nawet ja sam, bo sam biegłem w podobnych biegach, także, także to mhm. na sobie doświadczyłem, że musisz się z tym zetrzeć i musisz temu sprostać. I jak to ci się uda, to, to wygrywasz. Wygrywasz nie tylko fizycznie, że ty, że ty to zrobiłeś, że się przygotowałeś, ale, ale również mentalnie, że, że ty podołałeś temu, że ty mhm. dokonałeś. Mhm. Mhm. Nadaje na naszej fali, jest rewelacyjnym młodym człowiekiem, który wymyślił świetny pomysł. To jeszcze część z Was w ramach naszej akcji wybierze się na niezwykłe wydarzenie. Survival Race, czyli bieg terenowy z przeszkodami, bieg przetrwania w mieście, miejski bieg, czyli taki urban samuraj na ulicach, to jest coś, w czym my również weźmiemy udział pojawimy się w sześciu miastach. Równoległa trasa do Hatebusters. Tam się pojawimy w 10 lub 12, tutaj jest dodatkowe 6. Wszystkie informacje zostaniecie w trakcie na bieżąco, będziemy Was informowali. Jedno jest pewne, możemy sobie nawzajem pogratulować, ponieważ przyciągamy rewelacyjnych ludzi, którzy są na naszym poziomie, którzy mają dokładnie takie same nastawienie. Którzy uważają, że fizyczność i zmierzenie się ze swoimi wyzwaniami jest mega istotne i psychika w tym jest często o wiele ważniejsza niż fizyczność. A więc moi drodzy, Super, super wieści do trasy Hatebusters dołącza Survival Race jako jeden z głównych sponsorów trasy. Więcej szczegółów wkrótce. Pozdrawiam, Michał Wawrzyniak.